Już w sobotę odbędzie się festyn saski. Same czasy saskie nie są do końca postrzegane pozytywnie. Chcielibyśmy też jakby przybliżyć i odszarować trochę ten okres. Powołując właśnie do życia taki festyn, który z jednej strony przybliżałby też sam obiekt, jego funkcję, właśnie skąd się wziął w Kutnie, właśnie z inspiracji Augusta III. No i jak wtedy mogło wyglądać tutaj to życie w czasie pobytu króla i w ogóle jak te czasy saskie wyglądały, tak? W tym kontekście. Festyn to zabawa połączona z edukacją, jak również propagowaniem wiedzy nie tylko o czasach Wettynów, ale i o samym Pałacu Saskim. Od, można powiedzieć, kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Augustus Rex z Drezna i w tą postać Augusta III właśnie po raz kolejny wcieli nam się Uwe Miller właśnie z tego stowarzyszenia. Przyjeżdża wraz z dworem drezdeńskim, mówiąc przenośnie oczywiście, i podobnie jak w zeszłym roku festyn rozpocznie się od parady, od wjazdu w zasadzie, czyli wkroczenia króla do miasta wraz z dworem, z całą świtą i w asyście wojska oczywiście przybędzie przed swój pałac, by tym razem dojrzeć osobiście, jak przebiegają prace nad odbudową, znaczy w tym momencie budową, tak, Pałacu Saskiego. Nie zabraknie grup rekonstrukcyjnych. Drugim jakby elementem nieodzownym przy realizacji tego festynu są oczywiście artyści. Tutaj dzięki współpracy z grupą, zespołem Corona Florum Suchego Lasu będą zaprezentowane wydarzenia teatralno-baletowe, czyli bajka dla nie tylko najmłodszych, ale i dla, myślę, wszystkich grup wiekowych, Czerwony Kapturek właśnie w oprawie barokowej. Tym razem również zapraszamy wieczorem do Parku Trawgutta, gdzie odbędzie się Fetgalaunt, czyli tańce na dworze króla. Inna nazwa tego w zasadzie król tańczy, czyli to jest jakby wieczorna zabawa na dworze królewskim. Jak zawsze będzie także królewski poczęstunek. Po deser najlepiej się pospieszyć, bo król August nie przewidział ich aż nadto. Na festyn zapraszamy w sobotę 5 sierpnia od godziny 14.